Do Waszej kolekcji trafiły pałacowe talerze i wiseczka. Kto mógł ich używać? Tutaj zasięgnęliśmy wiedzy od pana Romana Gatysa, który jest specjalistą, jeżeli chodzi o śląską porcelanę. I otrzymaliśmy informację, że prawdopodobnie znajdowały się na wyposażeniu kuchni pałacowej, bądź też stanowiły taki element właśnie podarunku dla służby. Jest to, powiedzmy, zbyt prosta porcelana, jak na tą, która mogłaby zdobić hrabiowskie stoły. Jak ta porcelana trafiła do Centrum Kultury Śląskiej na Kraj Śląski? Historia tutaj jest bardzo ciekawa, ponieważ musimy cofnąć się do projektu Spotkanie po latach. Ono miało być takim projektem, ukoronowaniem właśnie tego niematerialnego dziedzictwa związanym z pałacem na Kraj Śląskim. Ale okazało się, że stał się przyczynkiem do przekazywania nam różnych pamiątek związanych właśnie z właścicielami tego pałacu. I w taki oto sposób w naszym posiadaniu znalazły się i talerzyk, globus, patera, między innymi encyklopedia Meyersa. To były rzeczy, które niektórzy wiedzieli, w jaki sposób trafiły w ręce ich rodzin. Inni z kolei wskazywali tutaj na zawieruchę wojenną. Gdzie, na jakiej ekspozycji w pałacu można oglądać tą porcelanę? Można ją oglądać w czasie zwiedzania w saloniku hrabiego. Jest to ekspozycja poświęcona właśnie właścicielom tego majątku. Możemy tutaj zobaczyć zarówno talerzyk, jak i inne przedmioty związane i zdjęcia przede wszystkim z dawnymi właścicielami tego majątku.